Witajcie, Piotr Dudek, magazyn do kosza Dudek TV. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zawodnikiem, który wzbudza skrajne opinie w ostatnich tygodniach. Mowa o 21-letnim środkowym Adrianie Boguckim, mierzącym 215 cm. Nowy zawodnik Anwil Włocławek. Pewna liczba osób wychwala zawodnika pod niebiosa, że świetny prospekt, a jednak większość jest zawiedziona jego występami i zarzuca mu, że jest za wolny, technicznie jeszcze dość surowy, za mało manewru pod koszem i tak dalej, że jest typem zawodnika, który nie bardzo się odnajduje w dzisiejszej koszkówce. Próbuję apelował podobnie jak w filmie, link będzie w opisie, jak w filmie sprzed roku o Kamilu Łączyńskim. Tutaj bym prosił o totalną analizę umiejętności występów Adriana, bo on nie jest ani tak dobry, jak niektórzy wieszczą, że zostanie się do NBA, ani nie jest oczywiście tak słaby, jak większość opinii ludzi ze środowiska. Głównie kibiców, ale nie tylko, też tam działacze, trenerzy przebąkiwują, że coś jest nie tak. Krótko i na temat, jaka jest moja opinia. Adrian Bogucki, 20 lat, 215 cm. Przypomnijmy, 2 lata temu po skończeniu SMS-u i grze w drugiej lidze, zadebiutował w Ekstraklasie. Najpierw w Krośnie, w takie sezon przyjął się do Radomia. To był taki sezon na przetarcie. To był, żeby zapoznać się z PLK, zobaczyć, jakie to są wymagania, bo w drugiej lidze gabarytami to niewielu zawodników mogło się do niego przeciwstawić. Tak samo jeśli chodzi oczywiście o umiejętności, etc. Adrian mocno przepracował poprzednie lato. Został w zespole Hydrotraku Radom. Wywalczył sobie pozycję pierwszego centra w zespole trenera Roberta Witki. Później w zasadzie zawodnika zagranicznego zwolniono. Został jedynym takim zawodnikiem, który na dobrym poziomie gra w PLK, bo jego zmiennikiem był jeszcze nieoświadczony, starszy od niego o 2 lata, ale jednak nieoświadczony w bojach ekstraklasowych w Łodzi Wątroba, czyli miał dużo, dużo grania. Także te błędy, nawet jak popełnił, to mógł je naprawić, bo tych minut dostawał dużo od Witki. No i wspaniale współpracował z rozgrywającym obliczutelem, który naprawdę szukał go pod tym koszem. Adrian jest zawodnikiem bardzo dobrym, będzie jeszcze lepszym. Jestem przekonany, że na stałe zagości w kadrze Polski na wiele, wiele lat. A teraz trzeba pamiętać, to jest zawodnik, który dobrze pory pod koszem, bo on tę piłkę musi mieć dobrze dostarczoną. Potrafi zaskoczyć z rzutem z półdystansu, z dystansu, a ten jest człowiek, który będzie sobie sam krował pozycję, który jest mega mobilny, szybki, skoczny. To jest ten typ zawodnika. Zresztą, jeśli by tak było i miałby taki gabaryt, jaki ma, to nie grałby w polskiej lidze, to jest chyba oczywiste. Natomiast tutaj skupmy się na tutach, bo naprawdę ma ich sporo. Poprawił grę w obronie, w ataku. Także te manewry są lepsze, szuka pozycji pod tym koszem, nie boi się, kończy mocno te akcje. Natomiast musimy pamiętać, że w najbliższym sezonie on zagra w Anwilu Włocławek. W Anwilu, który zawsze gra najwyższe cele, plus gra w europejskich pucharach, to zupełnie na bajka. To nie jest Hydrotrak Radom z szacunkiem, gdzie te słabsze mecze można przemilczeć. Tutaj będzie sprawdzany, kontrolowany, będzie na świeczniku i będzie poddawany ocenom. To jest zupełnie inny kaliber klubu, inne wymagania. Także trzeba na to też zwrócić uwagę. Dajmy mu jeszcze pograć, dajmy mu się rozwinąć, bo jest też bardzo ważna sprawa, jak dokładnie ten Dejan Michewc będzie go widział. Bo też trzeba mieć pomysł na Boguckiego. Teraz mi tak przypomina, na przykład zobaczcie, jak to wyglądała sprawa
wyglądało mopetu w Stali Ostrów, a jak wyglądał na przykład w Kingu Szczecin. Stali Ostrów świetnie z Johnsonem współpracował. Miał naprawdę znakomity sezon. W Kingu już nie był tak wykorzystywany. Czyli zawodnik o podobnych parametrach do Boguckiego, a do mopeta 2.17. Doświadczony środkowy, który zagra w tym sezonie ponownie w Szczecinie. To jest kwestia szkoleniowca, roli, jaką będzie miał Bogucki, no i rozgrywających i w ogóle zespołu, jak będzie z nim współpracował, bo takiego zawodnika trzeba umieć wykorzystać, znaleźć i dobrze obsłużyć. Także tu bym proponował te opinie wyważyć i naprawdę dać chłopakowi szansę, bo on na pewno dużo potrafi. Jestem przekonany, że w trakcie sezonu pokaże, na co go stać. To wszystko, dziękuję bardzo, miłej niedzieli, trzymajcie się, pozdrawiam.